Witam serdecznie, z nami Krystian Skoczeń Trade. Witam. Krystian, na początek taki troszkę babolek puszczony, ale potem pokazałeś prawdziwego mężczyznę, naprawdę. Podniosłeś się, broniłeś fantastycznie i można powiedzieć, że zatrzymałeś Andrzeja Killera Maxwellu. Gratulacje, wygrywacie 3-1. Zgodzisz się z tym, co zacząłem tak mówić? Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Proste. Czyli recepta jak? Trzeba skończyć dobrze. Wygrywacie Maxwellem. Czym? Przepraszam, z Maxwellem, może mówię. Czym? Moim zdaniem, no... doświadczeniem, znaczy nie doświadczeniem, inaczej, jakby determinacją, no mecz był bardzo ciężki, wyrównany poziom, na pewno wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko. No i co, no, tym razem my wygraliśmy, w poprzedniej kolejce Maxwell z nami wygrał. Dzisiaj też nam skład do końca nie dopisał, bo też mieliśmy pewne braki, Kuba Kowalski musiał pauzować przez kartki, Darek się rozchorował, Szymon na wyjeździe, lekkie braki, ale jednak mniej zmian, to też nam dobrze dało. Bardzo dobrze czytałeś dzisiaj grę ofensywną drużyny Maxwellu, świetne interwencje po ich strzale. Były to strzały centralnie w ciebie, czy rzeczywiście ty dzisiaj zastawiłeś bramkę, że ciężko było cię pokonać? Ciężko samego się wychwalić. No, kilka było takich, że wiadomo, no, mogli lepiej uderzyć, zawsze można lepiej i obronić, i uderzyć. Aczkolwiek no, coś tam się potrafi, chłopaki też dobrze grają, więc no, udało się, dzisiaj się udało. Fantastyczny mecz naprawdę. 3 punkty lecą na wasze konto. Jakby na to nie patrzeć, liga będzie jeszcze bardziej ciekawsza, ponieważ Baspal będzie liderem, Maxwell drugi, wy trzeci, ale przed wami jeszcze między waszą trójką fantastyczne mecze. Ciekawie będzie. No jak tak liczyliśmy, no to teraz liczymy, że Maxwell jeszcze gdzieś zgubi tego 1-2 punkty. My wygramy z Baspalem i Mariposą i mistrzostwo będzie. Na to liczymy, jakby po to tutaj przyszliśmy do tej ligi grać. No i taki był cel od początku i chcemy go zrealizować. Będzie ciężko. No ale zobaczymy, jeszcze 2 mecze przed nami. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.